Krąży po świecie dziesiątki tysięcy bzdurnych mitów na temat udzielania pierwszej pomocy. Częsty, bardzo częsty, a rzeczywiście może kosztować czyjeś życie, to przy zadłowieniu podnoszenie rąk do góry. Z ciekawostek dotarłem do tego, skąd się to wzięło. Używajmy, nie bójmy się, to nieprawda, że kiedy założymy komuś opaskę zaciskową na rękę czy nogę i będziemy ratować mu w ten sposób życie przed wykrwawieniem to odetniemy mu tą rękę czy nogę. Ale nadal, kiedy widzimy kogoś, kto krwawi, yy, to wpadamy w panikę i czas to zmieniać. Coś stać w centrum handlowym i naprawdę trzymam mocno kciuki za to, że w tym centrum handlowym będzie absolwent mojego, twojego, też kilku szkoleń i po prostu uratuje mi moje cztery litery. Że apteczka w samochodzie nie jest dla ciebie, kiedy ty udzielasz komuś pomocy. Czy istnieje idealna apteczka? Nie. Ja. To wymień mi cztery, pięć rzeczy, które każda apteczka powinna posiadać. Mamy wizję, że to przyjdzie jeden człowiek, będzie leżał manekin, ten człowiek będzie gadał, potem każdy będzie musiał podejść do manekina. No generalnie, jak o tym mówię, to już brzmi nudno. Kto może prowadzić te kursy pierwszej pomocy? Albo kto powinienem prowadzić takie kursy pierwszej pomocy? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? To jest bardzo kontrowersyjny temat. Dzień dobry, Grzegorz Dokuno, pierwsza pomoc od nowa, pierwsza pomoc rozmowa. Dzisiaj moim gościem jest kolejny znany youtuber, który nagrywa też o ratownictwie pierwszej pomocy. Ariel, przedstaw się. Dzień dobry, Ariel Szczotok. Tak, rzeczywiście coś ostatnio próbuję tworzyć. Jak się nazywa Twój kanał? Weź Kurs na Pomoc. Tam rozmawiamy ze specjalistami i specjalistkami na temat różnych aspektów pomagania. Nie zawsze jest to związane bezpośrednio z pierwszą pomocą i ratownictwem, ale też trochę szerzej. Dokładnie. Nasz kanał skupia się na tym, żebyśmy rozmawiali o pierwszej pomocy. Ariel jest ze swojego doświadczenia zawodowego jako ratownik medyczny i nie tylko, trochę szerzej o tym mówi. Ariel, trzy słowa więcej od. O tobie, co robisz w życiu normalnie i jakie masz doświadczenie w ratownictwie? Jestem ratownikiem medycznym od 2008 roku. Wtedy wsiadłem po raz pierwszy już z dyplomem do zespołu ratownictwa medycznego. Jestem magistrem pielęgniarstwa. Za chwilę, bo 6 maja, mam nadzieję, pozytywnie znam egzamin po ukończonej specjalizacji z, z anestezjologii i intensywnej terapii w dziedzinie pielęgniarstwa. Jestem też dyplomowanym perfuzjonistą. Koordynatorem mechanicznego wspomagania serca, instruktorem pierwszej pomocy w swojej firmie, a jednocześnie jestem instruktorem pierwszej pomocy, instruktorem instruktorów Emergency First Response. Co jeszcze? Zarządzam przychodnią medyczną, jestem koordynatorem medycznym chyba największych wydarzeń sportowych i kulturowych w Polsce i szefem zabezpieczenia medycznego na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie. To opowiedz nam, bo stąd się też znamy. Z jakich zabezpieczenia medyczne robisz których jesteś najbardziej dumny? Wiesz co, jestem dumny chyba ze wszystkich, które robię, bo, bo rzeczywiście dość selektywnie wybieram to, czym się zajmuję, bo staram się jednak działać tam, gdzie działa się profesjonalnie. Największe zabezpieczenie, nie, nie bez kozery i bez wątpliwości, to Poland Rock Festival, to, to też, z którego się znamy zawodowo tak najbardziej. Tam faktycznie mam przyjemność szefować temu zabezpieczeniu wraz z fantastycznym zespołem organizatorów i organizatorek z ramienia Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zabezpieczam Koordynuje zabezpieczenia medyczne dla różnych zleceniodawców. Nadzoruje zabezpieczenia medyczne, tak jak mówiłem, na PG Narodowy, czyli na największej arenie w Polsce, na największym stadionie, również przy największych koncertach, które tam się odbywają. Mam przyjemność być szefem medycznym również na dużych innych festiwalach, w tym Orange Warsaw Festival, gdzie też dość często zdarza mi się koordynować w zasadzie od ostatnich lat to. to, 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 to. to. Bemowo Fest Festival, no i różne takie inne, mniejsze stadiony. Legii Warszawa, tam też możemy się spotkać zawodowo, gdzie będę po drugiej stronie całego tego zabezpieczenia jako jedna z osób, która pilnuje tego, żeby było bezpiecznie. Super wiedza, super doświadczenie, bardzo dużo wszędzie tego Arielka mamy, <laughs> ale Ariel, prowadzisz oprócz tego z zawodowego życia, też kolejna z pierwszej pomocy jako Adrenaltica. Tak, jak najbardziej. Mam ogromną przyjemność szyfować zespołowi Adrenaltica i tam faktycznie mocno skupiamy się na dynamicznej, aktywnej pierwszej pomocy. Czyli zobaczcie. Yy... Duże doświadczenia, duża wiedza, ale na końcu jest pierwsza pomoc. Jak to łączysz, żeby z tej wiedzy, którą posiadasz, przejść do tego poziomu, którym ma być prosty i jak najprostszy? Grzegorz, ja bym bardziej powiedział, że to nie, że ono jest na końcu, ona jest na początku. Naprawdę. To, to, to jest mocna, solidna podstawa tak naprawdę wszystkiego. Jestem głęboko przekonany i wierzę w to każdą komórką swojego ciała, że umiejętność udzielania pierwszej pomocy, świadomość społeczna w tym obszarze, ale też umiejętność nasza jako osób, które są na miejscu w tych podstawowych elementach, jest krytycznie ważna dla przeżycia człowieka. Ja prowadzę też trochę szkoleń dla kadr medycznych, dla, dla ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek. I to, co mnie uderza od dłuższego czasu, to to, że jakość umiejętności prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na poziomie podstawowym, czyli BLS-AED, u naszych koleżanek i kolegów niestety dramatycznie spada. A spada z jednego bardzo prostego powodu. Od mniej więcej 6 lat w coraz większej ilości zespołów ratownictwa medycznego mamy mechaniczną kompresję klatki piersiowej. I ta bezcenna umiejętność, której uczymy społeczeństwo, które realnie ratuje życia, niestety traci na jakości, bo przerzucamy się na automaty, a my sami, jako ratownicy, robimy to gorzej. To wytłumacz nam, co to znaczy mechaniczna kompresja, bo może nasi widzowie z pierwszej pomocy nie do końca wiedzą, czy coś takiego istnieje. Słusznie, to są y, roboty, urządzenia, które uciskają klatkę piersiową tak jak y, ręce ratowników. One są bardzo zaawansowane. To nie jest narzędzie, które na pewno trafi do y, cywilnego użytku, bo nie można zrobić ogromną krzywdę, nieumiejętnie je montując. Natomiast jest to dodatkowa mechaniczna para rąk do uciskania klatki piersiowej w trakcie zatrzymania krążenia. Narzędzie bezcenne, tak naprawdę, bo pozwalające na Zwolnienie rąk medyka do innych czynności, a musimy podkreślić też to, że teraz coraz więcej zespołów ratownictwa medycznego jest dwuosobowych, Dokładnie. więc ta para rąk jest po prostu potrzebna. Dodatkowo urządzenia do mechanicznej kompresji, czyli urządzenia do uciskania klatki piersiowej, mówiąc zupełnie prostym językiem, one się nie męczą, więc ta jakość jest utrzymywana na stałym poziomie tutaj wraz ze zużyciem baterii po prostu trzeba ją wymienić na nową, albo podłączyć urządzenie do prądu i ta jakość ucisków będzie utrzymana na tym samym poziomie, a doskonale wiemy i ty, i ja, i myślę, że osoby, które obserwują ten kanał, że o jakość w tym wszystkim najbardziej chodzi. QCPR, o tym bardzo dużo mówimy, tak. czyli Quality CPR, czyli jakościowe restrykcja krążeniowo-oddechowa. Tak ja myślę, że też jest wśród zawodowców drugi element, że w wielu idzie w jakby taką specjalizację, chce robić jakby fajniejsze rzeczy niż uciskać klatkę i nie ćwiczy, a jak coś się nie ćwiczy, no to się zapomina albo ta jakość wtedy też spada. Prawda? Trochę w tym jest prawdy, co mówisz, bo, bo rzeczywiście na tyle ratownictwo medyczne zaczyna się rozwijać i dawać dodatkowe możliwości i uprawnienia, że faktycznie ratownicy skupiają się na wykonywaniu ultrasonografii, na tamowaniu masywnych krwotoków co jest krytycznie ważne, to jest mega ważne, bo też na szkoleniach z pierwszej pomocy i wy, i my podkreślamy jednym głosem, że krew działa najlepiej, kiedy krąży w naszym ciele, a nie kiedy wchłania się w piasek. Więc tamowanie kwotów jest ważne, ale też postępowanie w innych stanach nagłych. Resuscytację ćwiczymy, ale właśnie te sytuacje w niej ekstremalne, najczęściej jakieś trudne intubacje, czyli trudne przyrządowe udrożnianie dróg oddechowych, czy jakieś inne rzeczy, a czasami zapominamy o tych właśnie podstawach, o tym jakościowym uciskaniu klatki piersiowej, a to od jakościowego uciskania klatki piersiowej zależy to, czy to co mamy tutaj w środku, czyli nasz mózg, to zatrzymanie krążenia faktycznie przeżyje. E, powiedziałeś, że dla ciebie naprawdę bardzo ważna jest pierwsza pomoc, bo bez niej, czyli bez tego początku, to najlepszy zespół, który przyjedzie, i zaawansowani medycy, którzy naprawdę podnoszą swoje kwalifikacje, mogą nic nie zrobić. Jaka jest twoja definicja pierwszej pomocy w trzech słowach? Wszystko, co ratuje. To są dosłownie trzy słowa i rzeczywiście yy, ja jestem daleki od definiowania tej pierwszej pomocy w takich zamkniętych ramach, bo dla mnie każde działanie, które sprawi, że człowiek przeżyje do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, a jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, jest pierwszą pomocą. Ale ja też bardzo często podkreślam, że pierwszą pomocą będzie podanie komuś szklanki wody, pierwszą pomocą będzie podanie komuś ręki, pierwszą pomocą yy, niejednokrotnie również w kryzysach emocjonalnych będzie zwykła rozmowa. I to wszystko też jest pierwsza pomoc. My nauczyliśmy się zamykać to sformułowanie w pewne ramy, które kojarzą nam się właśnie z uciskaniem klatki piersiowej, używaniem automatycznego defibrylatora, zautomatyzowanego defibrylatora zewnętrznego, tamowaniem kwotoku. Ale bardzo często tą pierwszą pomocą jest po prostu obecność. I o tym też bardzo często mówimy, że wszystkie działania, które poprawią czyjąś kondycję, czyjeś samopoczucie, czyjąś kondycję zdrowotną czy życiową, to też jest pierwsza pomoc. Więc ta definicja jest naprawdę ogromnie szeroka, dla mnie przynajmniej. Bardzo ładnie powiedziałeś to o tych elementach, o których często zapominamy, czyli o tej psychologicznej, psychicznej mm -hmm. stanach pacjenta. I ona się też odzwierciedla się w drugą stronę, czyli jeżeli ja mam udzielać pierwszej pomocy, czyli ludzie, którzy udzielają pierwszej pomocy, mają często bardzo dużo obaw wynikających z dla ciebie. Co jest największym taką... Taką rzeczą, którą blokuje ludziom przed udzieleniem pierwszej pomocy. Najczęstszą obawą wydaje mi się, że jest strach. Nadal wciąż. Mimo, że żyjemy w czasach, w których dostęp do wiedzy, dostęp do możliwości jest niemalże nieograniczony, nigdy nie mieliśmy tak prostego dostępu do informacji, jak mamy w tej chwili w historii ludzkości, ale mimo wszystko nadal. Czerpiemy z niewłaściwych źródeł i pojawiają się strachy i obawy. Strach definiowany jest jako obawa i lęk przed tym, czego nie znamy. I tak naprawdę, kiedy nie spotkaliśmy się nigdy z pierwszą pomocą, no to mamy mnóstwo tych obaw. Krąży po świecie dziesiątki tysięcy bzdurnych mitów na temat udzielania pierwszej pomocy, w tym taki, że bo znam kogoś, kto zna kogoś, kto poznał kogoś i słyszał o kimś, kto kiedyś udzielając pierwszej pomocy poszedł do więzienia. No, nic bardziej łańcuszki. mylnego. Tak, te Siec... łańcuszki w sieci, które krążą, czy słynny łańcuszek o kaszlu przy e, zawale mięśnia sercowego, przy bólu w klatce piersiowej, który na pewno pośle was do piachu. Więc, e, Rozwij no. od razu ten mit, <laughs> bo tak. ten łańcuszek... Ciągle wraca. On wraca, słuchajcie, jak bumerang. Krąży sobie taki łańcuszek, w którym nawet podpisana jest rzekomo jakaś klinika poważna, chyba szwajcarska, o tym, że jeżeli ktoś ma ból w klatce piersiowej, duszność, czyli objawy zawału mięśnia sercowego, to powinien kasłać, bo kaszel zwiększy. Samopomoc. Tak, taka samopomoc, że to sprawi, że doczekasz do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. No nic bardziej mylnego. Przy zawale mięśnia sercowego my chcemy wyeliminować wysiłek, ponieważ obciążając dodatkowo serce, zwiększamy jego zapotrzebowanie na tlen a zawał to nic innego jak martwica serca w wyniku niedotlenienia i zamkniętej jednej z tętnic w sercu, czyli tego, co dostarcza tlen do serca. Jeżeli my kaszlemy, zwiększamy automatycznie zapotrzebowanie serca na tlen, tym samym pogłębiamy nasz zły stan. Pierwsza pomoc w zawale mięśnia sercowego jest nie, dziecinnie prosta. Usiądź. Zrelaksuj się, rozluźnij ubranie, wezwij pomoc i czekaj na tą pomoc. Jeżeli jesteś świadkiem takiego zdarzenia, zrób dokładnie to samo z osobą poszkodowaną, z osobą, która źle się czuje. Otwórz drzwi i jak najszybciej wezwij pomoc. Możesz być poproszony o podanie pewnego leku, to będzie kwas acetylosalicylowy, czy to popularna aspiryna, polopiryna, jest jakkolwiek, bez lokowania produktu, ale zawsze zrób to w porozumieniu z dyspozytorem medycznym, zawsze zrób to po rozmowie z osobą, która jest po drugiej stronie i zawsze zrób to też po tym, kiedy upewnisz się, że osoba, której Chcesz to podać? Po rozmowie z dyspozytorem medycznym nie jest uczulona na ten lek. Bo faktycznie aspiryna jest lekiem, który jest rekomendowany przez wszystkie światowe organizacje postępowania w ostrych stanach kardiologicznych, bo zmniejsza lepkość krwi, mówiąc w najprostszym języku, jaki potrafię. Wspomniałeś o dyspozytorach. Dlaczego zadzwonienie na numer alarmowy jest tak bardzo ważne? Każdą akcję ratowniczą, każdy. Każde działanie ratownicze, każde działanie pierwszopomocowe po upewnieniu się, że my jesteśmy bezpieczni i że rzeczywiście potrzebujemy pomocy, powinniśmy zaczynać od właśnie rozmowy z dyspozytorem medycznym. I tutaj dwie ścieżki, albo a w zasadzie trzy w tej chwili. Pierwsza, numer alarmowy 112. Ten, niestety, według wszystkich nam znanych informacji spowoduje, że ta pomoc dotrze trochę później, ale nadal możesz ten numer wybrać i to bardzo dobre rozwiązanie. Bądź numer bezpośredni 999 i tam rozmawiasz z osobą, która ma wiedzę medyczną, jest ratownikiem, ratowniczką, pielęgniarką, czasem nawet lekarzem i masz możliwość uzyskania konkretnych wskazówek i ta osoba podejmie z tobą decyzję, czy ta karetka na pewno, czy ten zespół ratownictwa na pewno jest niezbędny, czy może inna forma pomocy będzie lepsza. Natomiast ważne jest to, że ta osoba po drugiej stronie, z którą będziesz rozmawiać, będzie dla ciebie wsparciem. Ona będzie cię instruowała, co masz robić krok po kroku, jak tej pomocy udzielać i nie bój się, możesz jej zaufać. To jest bardzo ważne. Zostanie z Tobą, jeżeli jest taka potrzeba, na linii do czasu przyjazdu na miejsce ratowników i będzie z Tobą milczyć uciśnięcia klatki piersiowej, tamować kwotok, czy postępować w zadłowieniu Twojego dziecka. I to są ludzie, którzy robią to na co dzień. To są cisi bohaterowie całych działań ratowniczych. Dokładnie. I nie, zapom nie zapominajmy o nich. No i trzecia opcja: aplikacje do wzywania pomocy, chociażby Alarm 112, która. Mało kto o niej wie, ale naprawdę, na przykład w sytuacji udaru mózgu, jest dla ciebie najlepszym ratunkiem, bo mając udar, możesz nie mówić wyraźnie, ale być w pełni świadomym po prostu znaczyć, mam udar, potrzebuję pomocy. Technologia już wchodzi do pierwszego ratownictwa, jeżeli chodzi o telekomunikację, czyli zwróćcie uwagę, że, że pojawia się również też wiele aplikacji, wiele inicjatyw związanych z tym, o czym też mówiliśmy, czyli z takimi programami First Responder, czyli ludzi, którzy wiedzą, jak udzielać pierwszą pomoc, wiedzą, jak zadziałać, żeby ich włączyć w system. To jest bardzo duży temat, ale skupiając się na tym numerze 112, podsumowując, kiedy mamy zdarzenie, gdzie jest potrzebna więcej pomocy niż tylko zespołu ratownictwa medycznego tak w skrócie jest. 999 możecie wybrać bezpośrednio jeżeli macie takie izolowane zdarzenie medyczne i chcecie uzyskać pomoc w już już do tej osoby poszkodowanej lub do siebie. No i ta aplikacja 112, jeżeli chcemy sobie samemu wezwać pomoc, nie możemy mówić... Aplikacja Alarm 112, możemy też wezwać policję czy też straż okay. pożarną. To jest naprawdę fajna aplikacja i jest mało niestety znana. mało znana. Bardzo tak. żałuję, bo, bo ona bardzo dużo ułatwia, bardzo dużo umożliwia i myślę, że warto ją promować, bo po pierwsze, jest to aplikacja, która powstała z myślą o sytuacji, kiedy ty nie możesz mówić. Może być w sytuacji przemocowej, możesz być świadkiem jakiegoś zdarzenia, w którym niebezpiecznie byłoby wyjąć telefon i dzwonić, ale możesz tą pomoc dzięki temu wezwać chociażby policję czy strażaków, czy też właśnie zespół ratownictwa medycznego w sytuacji konkretnego zagrożenia zdrowotnego. Prosta, łatwa, intuicyjna i wskazuje lokalizację, więc też korzystamy z niej przy użyciu lokalizacji GPS, więc nawet kiedy jesteśmy gdzieś na drodze, możemy się nią posiłkować. Super. Słuchajcie, rozwialiśmy już jeden. Znaczy, Ariel do nas rozwiał już jeden mit, jeżeli chodzi o pierwszą pomoc, a my ich mamy naprawdę mnóstwo i każdy z naszego doświadczenia szkoląc, spotyka się z takimi. Ariel. Jakie dwa jeszcze takie najczęstsze rzeczy, które musisz często obalać na szkoleniach? Taki częsty, bardzo częsty, a rzeczywiście może kosztować czyjeś życie, to przy zadłowieniu podnoszenie rąk do góry. Z ciekawostek dotarłem do tego, skąd się to wzięło. To jest mniej więcej okres dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to w szkołach, przedszkolach, w takich gromadach było bardzo dużo dzieci i jedna osoba, która się nimi opiekowała. I ustalono kiedyś taki sygnał alarmowy, że kiedy dziecko się krztusi, dławi, to ma podnosić ręce do góry. No i słuchajcie, zostało zami to od dwudziestolecia międzywojennego, więc całkiem długo. I nadal ten mit funkcjonuje, że jak podniesiesz szanse do góry, to będzie ci lepiej. No bzdura. Naszym naturalnym odruchem oczywiście jest kaszel. Naszym naturalnym odruchem jest to, żeby się pochylić, czyli zmienić pozycję w pochyloną i odkrztuszać. Więc kiedy ktoś dławi się kęsem pokarmowym, czymkolwiek, co, co wpadło mu w drogi oddechowe, zachęćmy go do kaszlu, a kiedy to nie działa, pochylmy i uderzajmy energicznie między łopatki. I to już będzie dużo. Natomiast jeżeli to jest nieskuteczne, to oczywiście słynny rękoczyn przeponowy, czyli nacisk na okolice pępka i podciąganie brzucha do góry po to, żeby zwiększyć ciśnienie w drogach oddechowych na szkoleniach praktycznych. Myślę, że każdy, każdy instruktor, każda instruktorka to pokazuje, bo to są rzeczywiście stany dużo częstsze niż samo zatrzymanie krążenia. Bo jakby spojrzeć na okolice, czy też nawet patrząc na to, kto kiedy zakasła od krztusi, to za każdym razem jest kontrolowana niedrożność dróg oddechowych. Mamy ich tysiące każdego dnia. Dokładnie tak i to często właśnie się zdarza, jak jest jakaś impreza, dużo ludzi, jak są dzieci, to są elementy, które bardzo często... Ktoś cię kiedyś zakrztusił, czyli już mamy taki stan, gdzie warto mu pomóc ale tej historii nie znałem, więc bardzo ciekawa. Z rękami o długo szukałem, długo szukałem, żeby dojść skąd się to wzięło, bo mówię, no coś musi być tego genezą. No i właśnie dotarłem do takich informacji, że, że właśnie podnoszenie rąk do góry było sygnałem alarmowym, że kiedy dziecko je, coś tam sobie będą spod opieką jednej osoby, jest ich bardzo dużo, no to mówię się podnieś ręce do góry i ta opiekunka, opiekun wtedy odbiegał i reagował i uwaga, reagował tak jak my reagujemy, czyli właśnie pochylał, przewijał przez kolano i uderzał między łopatki. Robimy to od wieków i to naprawdę świetnie działa. To, działa. to ostatni mit.

Myślę, że ostatnim mitem może być opaska zaciskowa, czyli tamowanie krwotoków, bo w XXI wieku wydaje mi się, że już nauczyliśmy się prowadzić resuscytację. Świadkowie zdarzenia robią to genialnie. Kiedy jesteśmy w przestrzeni publicznej, jesteśmy bezpieczni. Ale nadal, kiedy widzimy kogoś, kto krwawi, to wpadamy w panikę i czas to zmieniać. Moi drodzy, kiedy ktoś krwawi, trzeba tą ranę uciskać natychmiast. A jeżeli pojawi się opaska zaciskowa, zwana stazą, jakkolwiek, ale profesjonalne narzędzie do zamknięcia naczyń krwionośnych, dostępne w aptece bardzo często w tym momencie, dostępne w tak zwanych Bleeding Control Kit, które znajdują się często przy defibrylatorach. Używajmy, nie bójmy się. To nieprawda, że kiedy założymy komuś opaskę zaciskową na rękę czy nogę i będziemy ratować mu w ten sposób życie przed wykrwawieniem, to odetniemy mu tą rękę czy nogę. On już straci zdrętwieje i. Dokładnie, to wiecie, odpadnie z nie jest czarnie i nie ma, to bzdura. Mamy doświadczenia z konfliktów zbrojnych, z wojny w Afganistanie, z wojny w Iraku, gdzie opaski były założone po kilka, kilkanaście godzin i te osoby odzyskiwały sprawność w kończynach. Oczywiście będzie to wymagało bardziej zaawansowanych działań dla nas już w placówkach szpitalnych, ale nadal założenie tej opaski na kończyny, podkreślmy, na kończyny, jest tym, co realnie ratuje życie. I zwiększa przeżywalność. I znowu mamy naprawdę dziesiątki przykładów z życia, gdzie założenie, dobre założenie opaski uratowało kogoś. Znani aktorzy, przykład chociażby z tegorocznej zimy, gdzie po jednym z bardziej znanych aktorów przejechał jego własny pułk i uratował go sąsiad. Maraton w Bostonie, maraton w Nowym Jorku, gdzie dochodziło do zamachów terrorystycznych i tam. Osoby, które były świadkami, a były przeszkolone w procedurach wojskowych, zakładały opaski uciskowe i realnie, zanim na miejsce dotarli ratownicy, ratowali życie. Musimy sobie uświadomić, że krew jest substancją, jest tkanką w naszym organizmie, ale jest czymś, czego nie potrafimy zastąpić. Więc jeżeli nie. Nie ma sztucznej krwi. Nie ma sztucznej krwi, jeszcze nie. Trwają nad nią prace, one są bardzo zaawansowane, ale na chwilę obecną, w momencie, kiedy ktoś krwawi i my nie zatemujemy krwawienia. To jedyne, czy możemy go ratować, to krew oddawców. W polskim systemie ratownictwa medycznego nie mamy krwi poza szpitalami. Więc my nie jesteśmy w stanie przetoczyć krwi osobie, która wykrwawia się na ulicy. To jest ważna informacja. Więc dbajmy o to, żeby jak najmniej tej krwi wyleciało na asfalt. Czyli w przypadku kwotoków pamiętajcie najpierw ucisk bezpośredni, czyli jak najszybciej Absolutnie. czymkolwiek ucisnąć, swoją ręką ucisnąć tą ranę. Później e, obserwujemy, czy kwotok jest. Kontrolowany, kontrolowany czy, czy nie jest kontrolowane i używamy oczywiście opasek zaciskowych, bo to jest proste i można się szybko nauczyć. Oczywiście za każdym razem zachęcamy, że każda ta czynność fajniej przećwiczyć. Dlatego, że udzielenie pierwszej pomocy jest bardzo stresujące, powiedzieliśmy o tym. Więc jeżeli przećwiczymy, będziemy, mamy zdolność manualną, to w tym lepiej będziemy te rzeczy robić. Więc pytanie do Ciebie: jeżeli uczyć, czyli kursy pierwszej pomocy, kto może prowadzić te kursy pierwszej pomocy? Albo kto powinienem prowadzić takie kursy pierwszej pomocy? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? To jest bardzo kontrowersyjny temat. Ja wiem, że on wzbudza ogromne kontrowersje w Polsce. Ratownicy medyczni będą sobie uzurpować prawo, że tylko oni mogą szkolić. Nie zgodzę się z tym, że tylko ratownicy medyczni mogą szkolić, że tylko lekarze mogą szkolić. Oczywiście fajnie, jeżeli to szkolenie jest wzmocnione przez osobę, która. Po pierwsze umie udzielać tej pierwszej pomocy na zaawansowanym poziomie, ma wykształcenie medyczne, ma całe podparcie to merytoryczne i techniczne w aspekcie ratowania życia. Na pewno te szkolenia będą bardzo wartościowe, ale musimy sobie podzielić te kursy pierwszej pomocy na różne kategorie. W tej najbardziej podstawowej kategorii, gdzie zależy nam na tym, żeby... Każdy, każda obywatel, obywatelka umiała udzielać tej podstawowej pierwszej pomocy, spokojnie takie szkolenie, w mojej ocenie, może prowadzić bardzo dobrze przygotowany cywil. Czyli osoba, która przeszła kurs podstawowy pierwszej pomocy, wykazała zdolności komunikacyjne, edukacyjne i chęć. I zostanie przygotowana merytorycznie do prowadzenia kursu w standardzie podstawowej pierwszej pomocy. I tutaj mamy wiele przykładów organizacji, które tak działają, tak chociażby Europejska Rada Resuscytacji, która wcale nie powołuje do instruktorów pierwszej pomocy BLS-AED osób z wykształceniem medycznym, ale właśnie cywilów. American Heart Association, to samo, czyli AHA, czy EFR, które w ogóle buduje swoją, swoją bazę trenerską na, na bazie cywilów. I robi to z powodzeniem na całym świecie. Bo mamy świadomość tego, że te pierwsze umiejętności, czyli uciskanie klatki piersiowej, użycie zautomatyzowanego defibratora zewnętrznego, tamowanie krwotoku, postępowanie w zadławieniu czy rozpoznanie podstawowych stanów nagłych, jesteśmy w stanie tego nauczyć każdego i jesteśmy w stanie każdej osoby z darem pedagogicznym, tak to określa, dydaktycznym, dydaktycznym, tak, jesteśmy w stanie nauczyć tego, jak ma te treści przekazywać. I to jest w zupełności wystarczające. Natomiast w szkoleniach tych już bardziej zaawansowanych, gdzie uczymy pakingu rany, gdzie uczymy jakichś bardziej zaawansowanych procedur, które rzeczywiście też są ważne, to tutaj faktycznie wsparcie osoby z wykształceniem medycznym może być cenne. Natomiast pytanie. Czy to szkolenie już będzie szkoleniem podstawowym? No nie, to będzie kolejny krok, to będzie kolejny, kolejny element umiejętności. rozwijania umiejętności, poszerzania wiedzy i wtedy faktycznie warto, żeby takie szkolenie gdzieś tam, jako na przykład drugi trener albo główny prowadzący prowadził medyk z doświadczeniem, ale też umówmy się, nie każdy ratownik medyczny, nie każdy lekarz i nie każda pielęgniarka czy inny zawód medyczny będzie miał predyspozycję do uczenia innych. Bo ja mogę być doskonałym ratownikiem medycznym w praktyce, ale beznadziejnym dydaktykiem. Mogę być doskonałym dydaktykiem, ale mieć wiele w ręce przy pacjencie. I takie osoby znamy. I to też trzeba brać pod uwagę, że pewnych rzeczy trzeba się nauczyć, a do pewnych rzeczy trzeba się po prostu urodzić. Mieć dyspozycją. Myślę, że też ważnym argumentem jest to, czy my mamy w Polsce aż tylu medyków, którzy mogliby nagle zacząć szkolić całe społeczeństwo. Nie mamy i żaden kraj na świecie nie ma. To jest też to, co jest ważne, że nigdzie na świecie, kompletnie nigdzie na świecie nie jest tak, że kadr medycznych jest wystarczająco do tego, żeby mogli się zajmować wszystkim. Oczywiście Wielka Brytania jest takim przykładem kraju, gdzie poza organizacjami typu właśnie FR czy RC szkolenia prowadzą stacje pogotowia, stacje ratownictwa medycznego. W Polsce odbywa się to niezwykle rzadko. Naprawdę mało, które stacje ratownictwa medycznego mają otwarte szkolenia dla społeczeństwa, tak żeby to kadry medyczne tego, tego danego dysponenta prowadziły szkolenia. A jeżeli już się to dzieje, to bardzo rzadko są to szkolenia, które są chętnie odwiedzane. Bo co się okazuje? Ktoś po prostu dostaje polecenie, dzisiaj na dyżurze idziesz uczyć ludzi pierwszej pomocy. Okej, okay, taki wzięty sobie z dyżuru ratownik medyczny poprowadzi szkolenie w tym standardzie. Będzie w stanie to zrobić. Ale czy to szkolenie będzie jakościowe, czy to szkolenie będzie takie, które ludzie zapamiętają. I będą chcieli na nie wrócić, trudno powiedzieć. W większości powiem, że nie, niestety, z bólem serca, bo, bo, bo znowu osoby, które mają te umiejętności już nabyte w toku, w toku edukacji czy praktyki zawodowej, mimo że w toku kształcenia mają taki przedmiot jak dydaktyka medyczna, czyli my jesteśmy uczeni nauczania pierwszej pomocy, to nie mają tego czegoś, tej iskierki, którą my nazywamy. Ona jest ważna. Oczywiście. Do tego oczywiście dochodzi też metodyka, jakieś materiały, inne rzeczy, oczywiście. programy, kursy. Dlatego FR, CRC czy RC mają swoje podstawowe materiały, na których można później prowadzić taką, taką zajęcia. Tak jest. Robisz tyle rzeczy. Bardzo zamasowanych. Udzielasz się w wielu organizacjach. I jeszcze szkolisz pierwszej pomocy. Dlaczego to robisz? Co cię motywuje do tego, żeby szkolić ludzi z pierwszej pomocy? Gdzie ty znajdujesz ten fan w tym tej pracy. Przede wszystkim w tej iskrze w oku ludzi, którym rzeczywiście pokazujesz to, co robisz. Ja bardzo mocno to podkreślam i mówię to na każdym szkoleniu i to nie jest utarty slogan, tylko to jest fakt. I ja naprawdę ze wszystkich szkoleń, które realizuję, najbardziej lubię te szkolenia z pierwszej pomocy. Bo wiem, że one bezpośrednio przekładają się na czyjeś przeżycie, na czyjeś szanse na to, że komuś będzie lepiej. Bo okej, okay, my możemy doskonalić ratowników medycznych, możemy doskonalić lekarzy, pielęgniarki. To jest ważne. Samo doskonalenie jest ważne, całe życie musimy się uczyć. Natomiast jeżeli nauczymy społeczeństwo udzielania pierwszej pomocy, to patrząc na to bardzo egoistycznie, mi się może coś stać w centrum handlowym i naprawdę trzymam mocno kciuki za to, że w tym centrum handlowym będzie absolwent mojego, twojego, <laughs> czy też kilku szkoleń i po prostu uratuje mi moje cztery litery. To jest mój bardzo egoistyczny cel w tym wszystkim. Bo wiem, że rzeczywiście ten slogan, masz cztery minuty, żeby uratować komuś życie, nie wziął się z niczego. On się bierze stąd, że bez tej pierwszej pomocy w zatrzymaniu krążenia. My po kilku minutach realnie stajemy się osobami z niepełnosprawnościami. A przy tych wszystkich aktywnościach, które mam, muszę być pełnosprawny. Kropka. Okej, okay. czy nie masz motywację egoistyczną, <noise> ale czy za tym coś jeszcze lubisz szkolić? Jest to przecież męczące. Nie jesteś po szkoleniu tak trochę. Dałem z siebie wypruty, jak się angażujesz, zmęczony bardziej niż normalnie Jestem. po dyżurze? Zdecydowanie 6-8 godzinne szkolenie z pierwszej pomocy męczy mnie bardziej niż 12-godzinny dyżur w szpitalu, kiedy spędzę go cały przy, przy, przy pompie do krążenia pozaustrojowego. Mimo, że to też wymaga ogromnej koncentracji, ale, ale faktycznie to mnie męczy bardziej, bo daję z siebie wszystko, bo chcę... Zarazić ludzi pasją do ratowania, po prostu, która rzeczywiście jest moją pasją od, od dzieciaka. Ja nie chciałem być strażakiem, nie chciałem być policjantem, nigdy nie chciałem być żołnierzem. Ja zawsze chciałem być medykiem i jestem. Zrealizowałem swoją wielką pasję i realizuję ją nadal. I wydaje mi się, że udaje mi się zaszczepić tą pasję też w ludziach, z którymi pracuję, którzy dalej też zarażają innych tą pasją, bo naprawdę, jeżeli wierzysz w to, co robisz i jest to Twoją pasją, ja nigdy nie powiedziałem, że idę do pracy. Ja idę na szkolenie. Ja idę uczyć, idę na szkolenie, nie mówię, że idę do pracy, bo praca kojarzy nam się z czymś, co robimy, bo musimy. Nie. Ja robię to dlatego, że chcę i sprawia mi to gigantyczną frajdę. Czasem mam poczucie, że za mało szkola. Mimo, że tych szkoleń robię rzeczywiście kilka w miesiącu, bo w tej chwili już nie kilkanaście ze względu też na inne obowiązki. Także robię kilka szkoleń w miesiącu, ale mam głębokie poczucie, że chciałbym więcej, tylko po prostu doba jest za krótka. Chciałoby się jeszcze więcej, ale się po prostu nie da. I daje to satysfakcję, taką, której chyba nie jestem w stanie zastąpić kompletnie niczym. Serio. Czy mamy motywację egoistyczną, bo ktoś coś rotuje? <laughs> Lubisz to robić? Tak. Więc dlatego, że przekazujesz tą, tą wiedzę, ale się męczysz, więc jakby na koniec te szkolenia me, dla Ciebie są tym elementem, który, którym chcesz tą pasję sprzedawać dalej, czy chcesz, żeby Cię ktoś uratował? Na pewno chcę ją sprzedawać dalej, poza tym mówisz męczy. Chodzisz na siłownię? Lubię. Męczysz, lubię. Się, męczysz się na niej? No, jak się zmę... Znaczy ja dużo gram w koszykówkę, jak się zmęczę, to ja to lubię. Jak no mnie boli, to mnie lubię. No właśnie. No właśnie. Coś w tym jest. Ja w momencie, kiedy uczę pierwszej pomocy yy, i zarażam tych ludzi tą pasją do tego, żeby to robić. Męczę się, ale męczę się w ten fajny sposób, który daje ci tą satysfakcję, ten fan. To jest ten moment, kiedy wychodzisz naprawdę zmęczony z tej sali szkoleniowej. Oddałeś kawałek siebie. Tak. I ale wiesz, że ten kawałek siebie może faktycznie komuś zmienić życie spowodować, że wydarzy się coś, co dla kogoś będzie najważniejszą minutą w życiu. Ja dostałem w swoim życiu zawodowym kilkanaście, Po nie powiem, że kilkadziesiąt, ale kilkanaście wiadomości, że dzięki po Twoim kursie uratowałem człowieka. Dzięki temu, że byłem na Twoim waszym szkoleniu moje dziecko w tym momencie jest dalej ze mną. To są momenty, które tu po prostu się, wysadzają ci z i tu się pojawia gula, nie? Wydaje się, że człowiek twardy, wiecie, ratownik i w ogóle, w ogóle nie, ale to jest ten moment, kiedy po prostu cię to składa. To jest moment, w którym naprawdę ściska ci gardło i mówisz, kurde, to ma sens. Kolejnych 8 godzin na sali, y, zmęczenie, wstanie wcześniej, zawalenie, nie wiem, jakiegoś y, być może rodzinnego wydarzenia, bo fajnie jakbyś był właśnie przy dziecku, bo powiedziało kolejne słowo, a ty byłeś na sali szkoleniowej. Naprawdę realnie ratuje czyjeś życie. I to jest to. I widzicie, dlatego ja się spotykam tutaj z takimi ludźmi z pasją, bo oni naprawdę to robią z pasją, dużą pasją, chcą przekazywać wiedzę, nie tylko na tym zarabiać, bo każdy z nas pracuje, a Ariel nie pracuje, tylko szkoli i jakby dla niego najważniejszy jest ten element. I to widać, widać, widzicie w jego podejściu. Arielu, ostatni taki klocek na naszej rozmowie, mhm. bo do udzielania pierwszej pomocy potrzebujesz też sprzętu. Tak. I zazwyczaj mówimy o tym, każdy potrzebuje apteczki. Po pierwsze pytanie: Czy do udzielania pierwszej pomocy potrzebujesz apteczki? Jest przydatna, tak powiem. Natomiast ja zawsze mówię, że najważniejszą apteczką, jaką każdy z nas ma przy sobie, są nasze ręce ponieważ jeżeli masz ręce i masz przy sobie rękawiczki, to jesteś w stanie zrobić gigantycznie dużo. Naprawdę. Po większej rzeczy wykonujemy manualnie, ale oczywiście w sytuacjach mocno krytycznych posiadanie dobrze wyposażonej, znanej nam apteczki. Ja to zawsze podkreślam, że musisz znać sprzęt na którym pracujesz i musisz wiedzieć co do czego służy. Bo my możemy dać człowiekowi nasz zaawansowany plecak z karetki na przykład. Tak? Tam jest mnóstwo różnego sprzętu. Fajnego. Fajnego, kolorowego, w fajnych opakowaniach, różnego. Ale większość osób nie będzie w stanie użyć jednej trzeciej, ty, trzeciej tych elementów. Dlatego też ważne jest to, żeby na szkoleniach, w trakcie praktyki, w trakcie ćwiczeń poznać sprzęt, na którym będziesz pracować. Czyli wyposażyć apteczkę w rzeczy, które znasz, umiesz użyć i nie boisz się ich użyć. Bo na co ci w tej apteczce sprzęty super zaawansowane? Nie, wydasz na nią krocie, a kompletnie nic z tym nie zrobisz, tylko wyrzucisz to, bo się przeterminuje. A nawet kiedy było potrzebne, to nie sięgniesz po to, bo nie wiesz jak. Więc kluczem jest to, żeby mieć rzeczy, które znamy, lubimy i umiemy na nich pracować i żeby tą apteczkę dostosować do miejsca, w którym jesteśmy. No właśnie, to miało być moje pytanie jeszcze, czy istnieje idealna apteczka? Idealną apteczką są rękawiczki i twoje ręce. To jest idealna apteczka, czyli brelok przy kluczach, w którym masz po prostu rękawiczki. To jest taka apteczka, która jest uniwersalna i zawsze się sprawdza, natomiast istnieją apteczki, które faktycznie możemy dostosować do swoich potrzeb. Ja inną zabieram, kiedy idę na wycieczkę w góry, inną zabieram, kiedy idę na rower z synem, jeszcze inną zabieram, kiedy jadę na zabezpieczenie medyczne, a jeszcze inną mam w swoim samochodzie inną w domu. Ja to podejrzewam, że apteczkę w samochodzie właścisz. W bagażniku, bo <laughs> nigdzie się nie zmieści. <laughs> I to już nie jest apteczka, tylko jakieś tam trzy plecaki. <laughs> nie, to jest jeden plecak, w zasadzie torba, w której rzeczywiście mam to, co się może przydać przy zdarzeniu drogowym, to, co może ratować życie i zdrowie osób, z którymi się spotkam, ale też to, czego chciałbym, żeby ludzie użyli, kiedy ja będę miał wypadek. Bo też tak do tego trzeba podejść. Apteczka w samochodzie, mało kto o tym myśli ale ja tak, taką mam filozofię i taką filozofię przekazuję, że apteczka w samochodzie nie jest dla ciebie, kiedy ty udzielasz komuś pomocy. Ona jest dla ciebie, kiedy ty masz wypadek i ktoś będąc na ulicy, przechodząc zupełnie cywilnie, będzie miał udzielić pomocy tobie. I to jest tak naprawdę też myśl, która powinna nam przyświecać. Ciekawe też, też podejście. No, trzeba dobrze oznaczyć się, że mamy w samochodzie taki sprzęt. To, to wymień mi 4-5 rzeczy, które... Każda apteczka powinna posiadać. Poza rękawiczkami. Dobrej jakości nożyczki, bo one się przydają częściej niż nam się wydaje, czyli możliwość przecięcia ubrań, dostosowania opatrunku, uwolnienia czasami czegoś, przecięcia pasów bezpieczeństwa, mnóstwo możliwości, więc dobrej jakościowe nożyczki. Gaza opatrunkowa. Ja w apteczce uznaję tylko jedną, metr kwadratowy. Absolutnie gaziki, gaziczki, inne rzeczy moim zdaniem są zbędne. Gaza m kwadratowy. Powiedzmy, metr, metr, metr kwadratowy to chodzi o wielkość, czyli taka duża gaza. Duża, gruba gaza, bo nią jesteśmy w stanie zaopatrzyć malutki uraz łuku brwiowego, ale też bardzo poważny. Jak masz nożyczki, pokorany. to obetniesz. Dokładnie. Albo złożysz po prostu i też jest super. Eee, bardzo, bardzo ważnym elementem jest rzeczywiście opaska zaciskowa i uważam, że dobra jakościowa apteczka ma opaskę zaciskową, przynajmniej jedną, a najlepiej dwie. Eee, trochę to kosztuje, ale rzeczywiście jest to coś, co realnie ratuje życie. Naprawdę w sytuacjach Tak, z krępulcem wiecie. Taka konkretna. Czy typu kat, czy soft. City. Jakkolwiek, katy są najprostsze. Sorry, product placement. Kolejna ważna rzecz, jeżeli chodzi o apteczkę, taką maksymalnie uniwersalną, ochrona termiczna. I tutaj zwykła folia NRC będzie spoko, ale jeżeli będziemy mieli opcję lepszego jakościowego środka ochrony termicznej, to na pewno warto, żeby się to tam znalazło. I ostatnia rzecz, opatrunki hydrożałe, ponieważ oparzenia zdarzają się dużo częściej niż nam się wydaje. Opatrunki Hydrożelowe w momencie, kiedy nie mamy dostępu do bieżącej wody, są tym, co w tej pierwszej minucie realnie zmniejszy poważne obrażenia i długoterminowe leczenie w przypadku głębokich oparzeń. Bandaże się przydadzą, ale nie są niezbędne, bo jak mamy kawałek ubrania, to tym też tą gazę przytrzymamy. Natomiast bandaż fajnie mieć, opatrunek jakiś okruzyjny, czy jakiekolwiek inne bardziej zaawansowane rzeczy do tamowania masywnych krwotoków, spoko, ale jeżeli mamy dobrej jakości gazę, mamy rękawiczki, mamy nożyczki, to jesteśmy w stanie zrobić już naprawdę bardzo, bardzo dużo. I widzicie, możecie taką apteczkę sobie sami przygotować. Ja podkreślam, naprawdę bardzo ważna jest jakość tej gazy, tego bandaża, żeby. To działało, więc warto to sprawdzać, że rzeczywiście to są produkty, które często używamy w zawodowym ratownictwie, a nie tylko tinowski skład, który wisi, im, bo ma wisieć. I pamiętajmy, że, że to patronki, te produkty się przeterminowują. E, zwłaszcza kiedy jest tapteczka w samochodzie, to różnica temperatur w naszym klimacie w zimę minus 20, nawet blisko minus 30 stopni, w lato w bagażniku plus 70 momentami. Tak. To jest, słuchajcie, piekarnik, więc opatrunki, które są zrobione z włókien naturalnych, bo to z większości bawełna, one narażone na tak skrajne różnice temperatur ulegają uszkodzeniu. Więc po dwóch latach apteczka samochodowa, nawet jeżeli termin przydatności mówi więcej, moim zdaniem jest do wymiany, w sensie jej zawartość tych elementów jednorazowych. I wykorzystujcie te materiały do szkoły Do ćwiczeń. Można wtedy użyć rzeczywiście, poćwiczyć, wymienić sobie na świeższe i nie trzeba ich wyrzucać do kosza, można poćwiczyć. Ja zawsze powtarzam, że pierwszej pomoc najczęściej będziecie udzielać osobom bliskim. To prawda. Ty mówisz, że wozisz sprzęt i uczysz ludzi, żeby Ciebie ratowali. Bardzo fajne podejście, ale jakby też wtedy chyba największy stres jest. Co można zrobić, żebyśmy... Tym bliskim po pierwsze pomogli, a po, pierwsze, po drugie jakby, żeby ten stres był mniejszy. Myślę, że tutaj odpowiedzią są właśnie ćwiczenia i regularne ćwiczenia. Mimo, że wytyczne i zalecenia są takie, żeby szkolić się co dwa lata, to z pierwszą pomocą jest tak jak z językami obcymi. Nie używamy, zapominamy, a przynajmniej zmniejszamy gotowość do ich używania. Ja uważam, że optymalnym takim cyklem edukacyjnym jest rok, a najlepiej co 6 miesięcy krótka powtórka i powiedzmy co rok na szkolenie praktyczne, a co 6 miesięcy obejrzeć jakiś webinar, tutorial, cokolwiek, platformy VOD, kursy online, różne możliwości, żeby po prostu być na bieżąco z tymi działaniami, ale przynajmniej raz w roku podejść do manekina i poćwiczyć, bo wtedy utrzymujemy coś, co jest niezwykle ważne w pierwszej pomocy, czyli pamięć mięśniową. Czyli odruchy, które są niezbędne do tego, w żeby zadziałać, bo wtedy działamy instynktownie, działamy nawet utartych, wytrenowanych, tysiąc razy uciśniętych manekinach schematach i po prostu podchodzimy do tego zadaniowo. Emocje będą, one muszą być, bo jeżeli ktoś podchodzi do zdarzenia, czy to do opcji osoby, czy do bardzo bliskiej, zupełnie bez emocji, to po wszystkim gorąco zalecam wizytę u lekarza i badanie nadnerczy, bo nie produkujecie adrenaliny, a to choroba. Okej. Okay. I od razu mamy wywiad, zobaczcie, wywiad medyczny. Ariel tu zaraz przeprowadzi i da Wam jakieś tipsy na ten temat. Słuchajcie, pierwsza pomoc jest ważna. Pierwsza pomoc naprawdę ratuje życie. Często pytacie: gdzie? Zobaczcie, że najczęściej w zakładzie pracy, podczas jakichś kursów dodatkowo pierwszą pomoc możecie spotkać, ale wystarczy się samemu zorganizować. Zabrać właśnie znajomych, swoich bliskich i poszukać takich kursów. Jak nawet nie ma tych kursów, to zadzwonić do takiej firmy. Adrenaltica, mają sale szkoleniowe. U nas też czasami robimy takie otwarte szkolenia, więc zapraszamy, zapisujcie się, zbierzcie grupę, wtedy łatwiej nam też będzie zorganizować dla Was instruktora i takie szkolenie zorganizować. Często na takich szkoleniach to jest też fajna zabawa, prawda? Integracja dla tych ludzi bliskich, których, którym pracujemy, prawda? To prawda, to jest ważne. Tak naprawdę my wychodzimy z założenia, ja wychodzę od dawna z założenia, że szkolenia z pierwszej pomocy nie mogą być nudne. My mamy wizję, że to przyjdzie jeden człowiek, będzie leżał manekin, ten człowiek będzie gadał, potem każdy będzie musiał podejść do manekina. No generalnie, jak o tym mówię, to już brzmi nudno. Natomiast my i wiemy, że również wy w AED Max prowadzicie szkolenia, które są bardzo aktywne i mocno angażujące. I to jest ważne, żeby... Te kursy miały maksimum praktyki, a minimum zbędnego gadania. I faktycznie tak też te szkolenia realizuję od lat i uważam, że to jest właśnie ta ścieżka edukacyjna, którą ludzie chcą mieć, kiedy jest dużo sprzętu, dużo możliwości i cały czas coś się dzieje. Na tych kursach nie ma nudy, tam nie ma czasu na nudę, bo kiedy się nudzisz, to przysypiasz i zapominasz i nie chcesz tego pamiętać. Zakład a... pracy cię wysłał. Tak jest, a ratownictwo medyczne, pierwsza pomoc, ona jest nie dość, że seksi, to jeszcze jest naprawdę, naprawdę fajna i aktywna. Czyli ten odcinek sponsoruje literka Q jak quality, czyli jakość. Jakościowe szkolenia, jakościowi ludzie, więc zapraszamy do tego, żeby sprawdzać sprzęt. Ma być dobrej jakości, szkolenie dobrej jakości. Ludzie, którzy prowadzą dobrej jakości i zobaczycie, że później można komuś ratować życie. Więc dziękuję Ci, Jariu, za widzę u nas. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.